Witam na kanale Meble Forever. Kolejny filmik o kwiatach, o roślinach oczyszczających powietrze. W tym filmiku zobaczycie Państwo, zresztą widzicie już Państwo, Epipremum złociste. Jest to roślina przebadana przez NASA, również pod względem właśnie filtrów powietrza, oczyszczania powietrza. Okazuje się, że jest jedną z 18 roślin, które doskonale się do tego nadają. Myślę, że tutaj u nas w Polsce wiele osób kojarzy tą roślinę ze względu na to, że była niezwykle, niezwykle popularna w domach, z tym, że w tym momencie troszeczkę bardziej współcześnie jest ona aranżowana. Dawniej, zazwyczaj przynajmniej ja, widziałam tą roślinę na takich sznureczkach puszczonych górą, czy gdzieś na meblach u góry i wydawała mi się taka staromodna. Natomiast myślę, że nasze ciocie, babcie, mamy wiedziały, co robią. Może podświadomie, może nie znały wyników tych badań, ale czuły dobroczynną moc tej rośliny i bardzo często właśnie ją w domach stawiały. Epipremium złociste było również znane pod innymi nazwami, bo ona chyba ze 3 razy miała zmianę nazwy, ta roślina. My tutaj uprawiamy sobie ją z mężem w troszeczkę takiej bardziej współczesnej wersji, czyli oplatamy, przepraszam, na kijek bambusowy i na taki kijek taką drabinkę. Takie troszeczkę bardziej współczesne aranżacje z niej robimy, coś ala takie ściany. Na dole jeszcze mąż dosadził zieliski, o których jest również inny filmik na naszym kanale, które również doskonale oczyszczają powietrze, ale to wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o epipremnum złociste, bardzo fajnie rośnie. W warunkach domowych rocznie gdzieś tam nawet potrafi do 40-50 cm dorastać. Ponoć całkowita długość, jaką może to pnącze, bo jest to pnącze, osiągnąć w warunkach domowych, to 6 metrów, niektórzy podają 5. Nie wiem, zobaczymy, nie rozciągałam, nie mierzyłam, zobaczymy, jak to z czasem będzie wyglądać. W warunkach takich naturalnych, jak rośnie, ponoć 16, a nawet 18 metrów gdzieś wyczytałam. Roślina lubi różne stanowiska, zarówno półcień, jak i słońce, jak również cień, z tym, że należy pamiętać o tym, że jeżeli będzie miała bardziej ciemno, listki będą takie jednobarwne, raczej zielone, natomiast jeżeli będzie miała dostatecznie dużą ilość słońca, będzie się wybarwiać, będą na niej takie jaśniejsze prążki się pojawiać. Zaraz spróbuję gdzieś znaleźć takiego listka, żeby to było ładnie widać. Jest rośliną, która ma piękne, takie sercowate, podłużne liście, doskonale pochłania benzen, ksylen oraz formaldehyd. Formaldehyd, przepraszam, jest to formaldehyd, jest to związek, który mamy również w domach. Potrafi być nawet w kosmetykach, ale jest powszechnie stosowany w wielu lakierach, płytach, farbach, więc nawet możemy nie wiedzieć. Ona doskonale go pochłania, doskonale pozbywa się go z tych zanieczyszczeń z domu, ze środka, bo trzeba pamiętać, że walczy ze smogiem z zewnątrz, czyli jak otworzymy sobie okno, które naleci, ale również z tym zanieczyszczeniem, które mamy, nawet gdybyśmy nie otwierali okien, czyli na przykład właśnie z rzeczami, które się wydzielają ze ścian, z podłogi, czasami na przykład z jakichś mebli, dywanów. No tutaj, tak jak mówię, dużo rzeczy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak to wygląda. Oprócz tych walorów właśnie pochłaniania tych związków szkodliwych dla naszego zdrowia, również dzięki temu, że ma duże, piękne, zielone liście, no to wspaniale nas odstresowywuje, produkuje tlen, nawilża, dlatego że ta powierzchnia liści powoduje to, że w pomieszczeniach też jest większa wilgoć, więc zwłaszcza w sezonie grzewczym jest to bardzo, bardzo przydatna dla tej rośliny i dla nas, przepraszam, no dla nas przede wszystkim bardzo przydatna funkcja tej rośliny. Ta roślina nie jest jakoś szczególnie trudna w uprawie. Trzeba pamiętać o tym, że podlewamy ją w zależności od tego, czy ma sucho, czy ma mokro. Sprawdzamy, ja to zawsze mówię tak brzydko, paluchem. Czyli
Jeżeli ziemia jest przesuszona, podlewamy. Pamiętamy o nieprzelewaniu roślin, żadna roślina tego nie lubi. Jeżeli będziemy rośliny przelewać lub przesuszać, no będą żółte plamy, będą liście opadać, nie będzie to wyglądać atrakcyjnie. Jest to roślina prosta do przesadzania, można nawet ukorzenić z listka, można odciąć pędy, włożyć do wody puszczą. Korzonki będą się rozrastać. Roślina bardzo lubi zraszanie, czyli nawet ważniejsze może od podlewania będzie zraszanie. Liście się wtedy pięknie nabłyszczą, ona będzie miała wilgoć, a mamy pewność, że roślina nie jest przelana. Także tutaj przy odpowiedniej aranżacji, przy odpowiednim prowadzeniu tej rośliny, czyli odpowiedni, co mam na myśli, bo pod jednym filmikiem ktoś mnie zapytał, co to jest odpowiednie. Nieprzelewanie rośliny, zraszanie rośliny, pamiętanie od czasu do czasu przetrzeć sobie liście, jeżeli są bardzo zakurzone, bo przyczepia się do roślin wszystko, naprawdę się odwdzięczy pięknym wyglądem, tak jak myślę tutaj te okazy, które ja Państwu pokazuję, plus dodatkowo doskonale oczyści powietrze w domu. Jest wspaniałą, tak jak mówię, rośliną, dlatego że może sobie spokojnie rosnąć, pnąć się, nie będzie tutaj jakichś szczególnych wymagań, że musimy podcinać raz w roku, dwa razy w roku, że musimy robić jedyne co, tak jak mój mąż, bo tutaj w większości mój mąż się tymi roślinkami opiekuje. Ja mam troszkę mniej czasu, ale lubię też na nie patrzeć, lubię się o nich dowiadywać, lubię o nich słuchać, czytać, dokształcać się o nich. Jedyną rzeczą, którą trzeba pamiętać, to właśnie to zraszanie. I tutaj to jest bardzo ważna rzecz, plus jeżeli roślina się pnie, rośnie, zabezpieczyć ją, jakoś sobie fantazyjnie upiąć, a tak jak mówię, naprawdę odwdzięczy się tym, że mamy świeższe powietrze, że jesteśmy bardziej zrelaksowani, nie wdychamy szkodliwych związków, zarówno tych, które do nas wpadają przez otwarte okna, jak również tych, które wydzielają rzeczy, które mamy w domu, i mamy swoją domową dżunglę, swoją domową oazę, która nas też uspokoi, a dodatkowo jest to niższy koszt niż jakiś odświeżacz, więc zawsze można się, przepraszam, nie odświeżacz, oczyszczacz, a dodatkowo można się właśnie wspomóc w walce ze smogiem, z brudnym powietrzem, z tym, co tutaj gnębi nas już od jakiegoś dłuższego czasu, jeżeli chodzi o rozwój właśnie naszej planety, rozwój gospodarczy, rozwój przemysłowy, to, co się dzieje z człowiekiem. Myślę, że warto sobie takie roślinki w domu postawić. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani roślinami, zapraszam do oglądania naszego kanału. Tam filmiki również o zieliskach, które mamy tutaj dosadzone do tego kwiatu, jak również o na przykład monsterze, o roślinach oczyszczających takich jak Sansevieria gwinejska. Także możecie Państwo sobie tam, tak jak ja się zawsze śmieję, luknąć, kuknąć, popatrzeć. Może coś ciekawego, może coś nowego, może coś podpowiemy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmików. Jeżeli się ten filmik podobał, to proszę o łapki. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnych, w kolejnych filmikach.